Witam serdecznie. Ten film to druga część filmu zatytułowanego Obwody wzmacniacze lampowych. Tam omawialiśmy lampy elektronowe, a dzisiaj zajmiemy się wzmacniaczem audio sprzężonym RC. Będzie to dalsza opowieść o tym typie wzmacniacza napięciowego. Chciałbym odesłać wszystkich tych, którzy oglądają ten film jako pierwszy, właśnie do tamtego odcinka. Znajduje się on na playlistie, którą nazwałem. Audiobooki, czyli udźwiękowione książki o lampach znajdziecie to u mnie na kanale. Przy okazji chciałbym przypomnieć też, że prawa autorskie do tej książki należą do firmy Howard W. Sams Corporation z Indianapolis, a autorem tej książki jest pan Thomas M. Adams. No i kwestia techniczna, mój głos nie jest idealnie czysty, z tego względu, że niedawno miałem chorobę górnych dróg oddechowych i czasami mogę gdzieś chrypieć. Kończyliśmy na omawianiu działania filtra katodowego w postaci kondensatora i w jaki sposób wpływa on na degenerację we wzmacniaczu napięciowym. Teraz omówimy sobie analizę kształtu fali. Rysunek 2-3 to konwencjonalny wykres przebiegu dla powiązania napięcia strzyjącego siatką, napięcia polaryzacji lub napięcia odniesienia oraz prądu anody. Zależność tę uzyskuje się za pomocą charakterystyki przejściowej lampy dla dowolnego chwilowego napięcia siatkowego linia rzutowana pionowo na krzywą przejściową, a następnie poziomo na skalę prądu anodowego, będzie wskazywać w miliamperach wynikowy przepływ prądu przez anodę. Sinusoida napięcia anodowego jest pokazana poniżej tej dla prądu anodowego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że gdy prąd anody jest maksymalny, napięcie anody jest minimalne i na odwrót. Ilustruje to przesunięcie fazowe, które występuje między napięciem siatki i anody w większości lamp próżniowych. Kiedy napięcie siatkowe jest najbardziej ujemne, napięcie anodowe jest najbardziej dodatnie. Gdy napięcie siatki jest najmniej ujemne, napięcie anody jest najmniej dodatnie. Rysunek 2-4 pokazuje wyraźniej tę zależność fazową między napięciami wejściowymi i wyjściowymi. Napięcie katody pokazano również na rysunku 2-4. Zauważmy, że jest to zasadniczo płaska linia, która nieznacznie wzrasta podczas tych półcykli, kiedy lampa przewodzi najsilniej. Odpowiedź częstotliwościowa. Na rysunku 2-5 pokazano konwencjonalną charakterystykę odpowiedzi częstotliwościowej dla wzmacniacza o sprzężeniu rezystancyjnym. Poniżej 100 cykli na sekundę CPS lub u nas herców, odpowiedź wzmacniacza spada, ponieważ sygnał jest tłumiony lub zużyty przez kondensator sprzęgający C2. Reaktancja pojemnościowa zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości przyłożonego sygnału zgodnie z wzorem, który widzicie na tablicy. Tak więc przy bardzo niskich częstotliwościach, kondensator sprzęgający będzie przepuszczał tylko niewielką część dostępnego sygnału z obwodu anodowego lampy do obwodu siatki sterującej następnej lampy i tłumił większość sygnału, który przez niego przechodzi. Odpowiedź obwodu wzmacniacza jest miarą tego, jak dobrze wzmacnia napięcie o określonej częstotliwości. Krzywa odpowiedzi jest sposobem porównania, jak dobrze reaguje na napięcia lub wzmacnia napięcia o dowolnej częstotliwości w zakresie pracy wzmacniacza. Charakterystyka wskaże również granice częstotliwości, w których zaprojektowano działanie wzmacniacza. Przy projektowaniu bardzo ważne jest, aby krzywa odpowiedzi wzmacniacza była płaska, a boki tak strome jak tylko możliwe. Łaska krzywa odpowiedzi wskazuje, że obwód zapewni równe wzmocnienie dla przyłożonych napięć o dowolnej częstotliwości w jego zakresie. Zmacniacz, który robiłby inaczej, rzeczywiście zapewniałby bardzo słabą reprodukcję dźwięku. Granica wysokiej częstotliwości działania wzmacniacza ze sprzężeniem rezystancyjnym jest określona przez pojemności międzyelektrodowe obu lamp oraz przez pojemności rozproszone lub okablowanie całego obwodu. W polskiej literaturze możecie znaleźć także określenia jako pojemności montażowe i pojemności pasożytnicze. Rysunek 2-6 przedstawia równoważny obwód wzmacniacza RC do tego z rysunku 2-1 i 2-2. Katoda, siatka i anoda następnego kolejnego stopnia diodowego zostały dodane na rysunku 2-6, ponieważ mają one określony wpływ na granicę odpowiedzi wysokiej częstotliwości. Pokazano trzy różne prądy przepływające jednocześnie przez lampę wzmacniacza. Jest to prąd niskiej częstotliwości, to ten zielony, prąd średniej częstotliwości zaznaczony na czerwono i prąd wysokiej częstotliwości o kolorze niebieskim. Zdefiniujmy te terminy. Prąd o niskiej częstotliwości to prąd o częstotliwości niższej niż granica niskiej częstotliwości charakterystyki z rysunku 2-5, a prąd o wysokiej częstotliwości to prąd o częstotliwości wyższej niż granica wysokiej częstotliwości. Każdy z tych punktów granicznych jest zdefiniowany jako punkt, w którym odpowiedź wzmacniacza spadła o 3 dB względem odpowiedzi uzyskanej na płaskim obszarze charakterystyki. Należy przyjąć, że w punkcie wejściowym, czyli na siatce sterującej pierwszej lampy V1, przyłożone są równe amplitudy lub ilości każdej z tych trzech składowych częstotliwości. Wszystkie te trzy składowe prądu są pokazane jako płynące w górę przez rezystor upływowy siatki R1 na rysunku 2-6. Ponieważ częstotliwości tych trzech prądów są drastycznie różne, czasy trwania lub okresy dla pojedynczych cykli przy trzech częstotliwościach będą się znacznie różnić od siebie. W konsekwencji rzeczywisty stan przedstawiony na rysunku 2-6, którym trzy prądy wydają się płynąć w fazie ze sobą przez rezystor siatkowy, byłby rzadko osiągany. Istnieje nieskończona różnorodność kombinacji, gdy takie prądy o trzech daleko oddzielonych i zmiennych częstotliwościach mogą być względem siebie nieco poza fazą. Ale jest tylko jedna kombinacja, której wszystkie mogą osiągnąć swoją maksymalną amplitudę w tym samym kierunku przepływu, w tej samej chwili, będąc w ten sposób naprawdę w fazie ze sobą, jak pokazano na rysunku 2-6. Jako przykład rozważmy następujące możliwe częstotliwości i wynikające z nich okresy dla jednego cyklu każdego z trzech prądów. Okres fali sinusoidalnej jest powiązany z częstotliwością wzorem, który widzicie na tablicy. W tej tabeli zaś widzicie przykłady. Oprócz normalnych, wyprodukowanych elementów obwodu przedstawionych na rysunku 2-6 istnieją nieodłączne cechy, które wyznaczają górną granicę odpowiedzi częstotliwościowej wzmacniacza o sprzężeniu rezystancyjnym takiego jak ten. Te nieodłączne cechy obejmują Po pierwsze, pojemność wyjściowa lampy wzmacniacza V1. Jest to pokazane liniami przerywanymi między anodą V1 a jej katodą i jest oznaczone jako C0. Po drugie, rozproszona pojemność między całym okablowaniem obwodu a najbliższymi punktami masy. Jest to zwykle pokazane w równoważnych obwodach jako pojedyncza lub złożona pojemność i jest oznaczana jako CD. I po trzecie, pojemność wejściowa następnego stopnia wzmacniacza. Składa się na to wewnętrzna pojemność międzyelektrodowa pomiędzy siatką sterującą a katodą i anodą następnego stopnia wzmacniacza, i tutaj oznaczamy to jako CI. Zastanówmy się teraz, jaki wpływ mogą mieć te pojemności wewnętrzne na przepływ prądów o trzech wybranych częstotliwościach: niskich, średnich i wysokich. Ograniczanie niskich częstotliwości. Podstawowym ograniczeniem przepływu prądów o niskiej częstotliwości jest reaktancja głównego kondensatora sprzęgającego, oznaczonego jako CC na rysunku 2-6. Ze względu na nadmierną reaktancję, które wszystkie kondensatory wykazują przy niskich częstotliwościach, tylko bardzo mała część dostępnego prądu o niskiej częstotliwości może wejść do tego kondensatora. Równie mała część prądu o tej samej niskiej częstotliwości zostanie wyprowadzona z przeciwległej okładziny. I będzie mogła płynąć w dół przez rezystor upływowy siatki następnego stopnia, oznaczonego jako R4 na rysunku 2-6. Wielkość napięcia sterującego siatką, wytwarzanego przy dowolnej częstotliwości, zależy od wielkości prądu o tej samej częstotliwości, który może przepływać przez rezystor upływowy siatki sterującej. Na rysunku 2 kreska 6 prąd o niskiej częstotliwości płynący w obwodzie po prawej stronie kondensatora CC jest oznaczony przerywanymi zielonymi liniami, aby wskazać silne tłumienie, jakie wystąpiło podczas przechodzenia przez kondensator sprzęgający. Tradycyjną metodą sprawdzania stopnia tego tłumienia jest obliczenie reaktancji kondensatora przy określonej częstotliwości i porównanie jej z rezystancją rezystora opływowego siatki, ponieważ te dwie składowe stanowią pełną ścieżkę dla tego prądu. Przy niskiej częstotliwości 50 cykli na sekundę, reaktancja kondensatora CC będzie 20 razy większa niż przy 1000 Hz. I 200 razy większa niż przy 10 000 Hz. Oczywiście reaktancja jest miarą opozycji kondensatora do przepływu elektronów. Przy 50 Hz, reaktancja kondensatora sprzęgającego jest tak duża, że przewyższa wartość rezystancji opornika siatkowego, więc większość sygnału o niskiej częstotliwości jest tracona w kondensatorze. Zobaczmy, jak wygląda przepływ prądu o średniej częstotliwości. Prąd średniej częstotliwości zaznaczony na czerwono na rysunku 2-6 może mieć dowolną częstotliwość w całym zakresie środkowym między granicami niskiej i wysokiej częstotliwości pokazanymi na rysunkach 2-5. Prąd przepływający przez kondensator sprzęgający ma tylko nieznaczne straty. Jego większość jest dostępna do przepływów w górę i w dół przez R4, oczywiście w naprzemiennych półcyklach, i wytworzenia napięcia sterującego siatką dla lampy V2. Własne pojemności CD i CI mają tak małe wartości, na przykład rzędu 10 pf każda, że w konsekwencji ich reaktancje są zaporowo duże w całym zakresie niskich i średnich częstotliwości. Na tych częstotliwościach płyną więc małe prądy sygnałowe lub nie płyną wcale przez te pojemności. Ograniczenia wysokiej częstotliwości W zakresie wyższych częstotliwości audio własna pojemność lamp próżniowych i ich obwodów ogranicza działanie wzmacniaczy częstotliwości audio. Powodem jest to, że nadmierne ilości dostępnego prądu są zwierane i pozostaje niewiele lub nic, żeby mogło płynąć przez rezystor siatkowy R4 i wytworzyć napięcie sterujące dla następnego stopnia. Prądy o wysokiej częstotliwości są zaznaczone na niebiesko na rysunku 2-6. Widzimy, że pewna część prądów o wysokiej częstotliwości jest bocznikowana z powrotem do katoty lampy V1 przez pojemność wyjściową lampy C0. Przy wysokich częstotliwościach działanie to zmniejsza ilość prądu dostępnego na kondensatorze sprzęgającym CC do następnego stopnia. Ta część prądu o wyższej częstotliwości która zdołała przedostać się przez kondensator sprzęgający CC znajduje cztery alternatywne ścieżki, wszystkie równoległe. W konsekwencji prąd dzieli się na cztery części, przy czym ilość przypadająca na każdą część jest odwrotnie proporcjonalna do impedancji oferowanej przez każdą konkretną ścieżkę. Tylko prąd, który zdoła płynąć w górę i w dół przez rezystor siatkowy R4 wytworzy napięcie strojące dla następnego stopnia. Pozostałe trzy prądy. Do straty rozproszona pojemność obwodu lub pojemność akablowania, czyli po naszemu pojemności pasożytnicze, została zaprezentowana przez symulowany kondensator CD. Na rysunku 2-6 widzimy prąd o wysokiej częstotliwości płynący swobodnie do tego symulowanego kondensatora i w ten sposób zbocznikowany do masy. Jest to pierwszy z trzech prądów strat, o których była mowa przed chwilą. Drugi prąd strat płynie bezpośrednio do pojemności międzyelektrodowej pomiędzy siatką sterującą a katodą lampy V2. Na rysunku 2-6 pokazano składową prądu o wysokiej częstotliwości przepływającą między katodą a masą. Element ten jest sterowany prądem płynącym w kierunku siatki sterującej z kondensatora sprzęgającego, ale nie wnosi nic do działania wzmacniacza z lampą V2. Trzeci prąd stratny związany z tym stopniem wzmacniacza płynie w pojemności międzyelektrodowej między siatką sterującą a anodą. Na rysunku 2-6 pokazano składową tego prądu strat odpływającą z anody, ponieważ jest ona sterowana przez elektrody płynące w kierunku siatki z kondensatora sprzęgającego. Ten prąd również nic nie wnosi do działania stopnia wzmacniacza. Rysunek 2-7 pokazuje równoważny obwód do tego z rysunku 2-6, ale przerysowany tylko z przepływającymi prądami o wysokiej częstotliwości, ponieważ omówione wcześniej pojemności własne mają znaczenie tylko przy wyższych częstotliwościach. Kierunki przepływu prądów na rysunku 2-7 są odwrotnością tych na rysunku 2-6. Rysunek 2-6 przedstawia warunki podczas dodatniego półokresu pracy, a rysunek 2-7 przedstawia ujemny półcykl. Dlatego na rysunku 2-7 prąd sygnału o wysokiej częstotliwości płynie w dół przez rezystor R1, powodując, że siatka sterująca lampy V1 jest ujemna. W rezultacie prąd anody płynący przez lampę V1 jest zmniejszony, a napięcie anody wzrasta. Część amplitudy wysokiego napięcia anody która w innym przypadku byłaby możliwa do uzyskania, zostanie utracona. Powodem jest to, że efekt bocznikującej pojemności wyjściowej lampy pozwala na natychmiastowy przepływ prądu elektronowego w górę z górnej okładziny C0. Te dodatkowe elektrony nieco zmniejszają szczyt amplitudy dodatniego napięcia anody a w konsekwencji są kolejnym prądem stratnym, gdy obwód pracuje przy wysokich częstotliwościach. Gdy napięcie anody rośnie, rysunek 2 ,7, i spada, rysunek 2-6, ten prąd strat płynie naprzemiennie w górę i w dół dość swobodnie, pocznikując część napięcia o wysokiej częstotliwości z powrotem do katody. Od tego momentu ma łatwą ścieżkę obejściową do masy przez kondensator C1 filtra katodowego. Wzrost napięcia na anodzie na rysunku 2-7 powoduje również przenoszenie prądu na prawą okładzinę kondensatora sprzęgającego CC. Gdyby nie było żadnych pojemności bocznikowych, o które trzeba by się martwić, cały ten prąd byłby kierowany w górę przez rezystor siatkowy R4 i maksymalny dodatni szczyt napięcia do zaaplikowania na siatkę sterującą lampy V2 byłby dostarczony do R4. W rzeczywistości część prądu zostanie pobrana przez każdą z wewnętrznych pojemności, a tylko niewielka jego część popłynie w górę przez rezystor siatkowy. To wyjaśnia, dlaczego wszystkie trzy prądy strat płyną teraz w kierunku kondensatora sprzęgającego CC, a nie od niego jak na rysunku 2,6. Przężenie. Często kształt fali wyjściowej będzie zniekształcony, co oznacza, że nie będzie to dokładne odzorowanie kształtu fali wejściowej. Sprzężenie zwrotne jest często wykorzystywane do skompensowania wszelkich zniekształceń wprowadzanych przez obwód i do rozszerzenia odpowiedzi częstotliwościowej wzmacniacza. Wysunki 2-8 i 2.9 przedstawiają dwa kolejne półcykle działania dwustopniowego wzmacniacza sprzężonego rezystancyjnie który wykorzystuje zarówno ujemne, jak i dodatnie sprzężenie zwrotne. Dodatnie sprzężenie zwrotne uzyskuje się przez sprzężenie napięcia anody z drugiego stopnia z powrotem do siatki sterującej pierwszego stopnia. Ujemne sprzężenie zwrotne uzyskuje się w procesie degeneracji, pozostawiając rezystor katodowy lampy niefiltrowany lub bezbocznikowania. Przyjrzyjmy się tym dwóm ważnym działaniom bardziej szczegółowo. W tym celu wskazane będzie przejrzenie działań zachodzących w całym obwodzie. Podstawowymi elementami tego dwustopniowego wzmacniacza są rezystor siatkowy R1, rezystor wejściowy i sprzężenia zwrotnego R2, rezystor sterowania napięciem używany w ścieżce sprzężenia to jest R3, rezystor katodowy używany do dostarczania ujemnego sprzężenia zwrotnego R4, rezystor obciążenia anody dla lampy V1 to R5. Rezystor sterowania siatki lub wejściowy dla lampy V2 to R6, rezystor polaryzacji katody dla lampy V2 to R7, rezystor obciążenia anody dla lampy V2 to R8, rezystor sterujący siatką lub wejściowy dla następnego stopnia wzmacniacza to R9. I teraz kondensatory. C1 sprzęgający stopnie, C2 to katodowy, filtrujący dla lampy V2, C3 kondensator sprzężenia zwrotnego i kondensator sprzęgający z następnym stopniem, oznaczony jako C4. V1 i V2 to oczywiście triody, M to wspólne zasilanie dla obu lamp. W tym obwodzie działa 7 strumieni elektronów, 3 prądy sterujące siatką, zaznaczone na zielono, dwa prądy anodowe, zaznaczone ciągłą czerwoną linią, jeden dodatni prąd sprzężenia zwrotnego niebieski i prąd jednego filtra katodowego zaznaczony czerwoną kropkowaną linią. Przeanalizujmy działanie tego układu. Przyglądając się rysunkowi 2-8 widzimy, że pod koniec pierwszego półcyklu siatka sterująca V1 jest dodatnia, siatka sterująca V2 jest ujemna, a siatka sterująca kolejnego stopnia wzmacniacza jest dodatnia. Te polaryzacje napięcia odzwierciedlają normalne przesunięcie fazowe o 180 stopni między napięciami siatki sterującej i anody w stopniu lampowym RC. Ponieważ siatka sterująca drugiej lampy V2 osiąga najbardziej ujemną wartość pod koniec pierwszego półcyklu, prąd anody płynący przez tę lampę zostanie zmniejszony do wartości minimalnej, a napięcie anody wzrośnie do maksymalnej wartości dodatniej. Ten wzrost napięcia anody jest powiązany z obwodem sprzężenia zwrotnego przez pobieranie elektronów z prawej okładziny kondensatora sprzężenia zwrotnego C3. Gdy elektrony te wypływają z kondensatora w kierunku zasilacza, ciągną tę samą liczbę elektronów w górę od masy przez dzielnik napięcia R2R3. Ten przepływ elektronów w górę powoduje, że napięcie na spodzie rezystora R1 jest dodatnie w stosunku do masy. Ta chwilowa polaryzacja sprzężenia zwrotnego jest oznaczona niebieskim znakiem plus. Chwilowe napięcie siatki dla pierwszej lampy V1 jest również dodatnie w wyniku prądu sterującego siatką. W konsekwencji suma tych dwóch napięć dodatnich będzie wyższym napięciem na siatce niż napięcie, które może zapewnić sam sygnał wyjściowy. Ponieważ te dwa napięcia są w fazie, napięcie sprzężenia zwrotnego, to niebieskie, wzmacnia napięcie sygnału, to zielone, i mówi się, że sprzężenie zwrotne jest dodatnie. Ten rodzaj sprzężenia zwrotnego nazywa się sprzężeniem zwrotnym napięciowym, ponieważ jest ono równoległe z napięciem anody i w efekcie jest sterowane przez zmiany tego ostatniego. Podczas drugiej połowy cyklu, czyli rysunek 2-9, siatka sterująca V2 staje się dodatnia, uwalniając dużą ilość prądu anodowego przez tę lampę, a tym samym obniżając jej napięcie anodowe. Ta redukcja napięcia anody jest powiązana z obwodem sprzężenia zwrotnego. Wygodniej jest zobrazować to działanie jako polegające na napływaniu nadmiaru elektronów prądu anodowego na prawą okładzinę kondensatora C3, aż będą mogły zostać odprowadzone przez rezystor obciążenia R8 do zasilacza. Gdy elektrony wchodzą do C3, wypychają tę samą liczbę z lewej okładziny kondensatora i w dół przez obwód dzielnika napięcia R3. 3R2 do masy. Ten przepływ elektronów w dół mówi nam, że wynikowe napięcie na szczycie rezystora R2 musi być ujemne w stosunku do masy. Ponieważ elektrony zawsze będą płynąć od ujemnego napięcia do mniej ujemnego lub bardziej dodatniego napięcia. Ta chwilowa polaryzacja napięcia sprzężenia zwrotnego została oznaczona niebieskim znakiem minus. Przemienne napięcie na siatce V1 jest również w tym momencie ujemne, a to w wyniku przepływu prądu sterującego siatką w dół przez rezystory R1 i R2. Ponieważ te dwa napięcia są teraz równocześnie ujemne, ich suma jest wyższym ujemnym napięciem na siatce niż może osiągnąć sam sygnał sterujący. Patrząc na wyniki z obu półcykli, widzimy, że napięcie sprzężenia zwrotnego wzmacnia napięcie sygnału podczas całego półcyklu. To logiczne, że nazywane jest dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Omówmy sobie sprzężenie prądowe. Podczas pierwszej połowy cyklu na rysunku 2-8 dodatnie napięcie siatki na V1 uwalnia dużą ilość prądu anodowego przez tę lampę. Ten prąd anody płynący w górę przez rezystor R4 do katody wytwarza dodatnie napięcie na katodzie oznaczone przez znaki plus. Gdy siatka sterująca V1 jest ujemna, na rysunku 2 ,9, prąd anodowy przepływający przez lampę maleje. Powoduje to wytwarzanie mniejszego spadku napięcia na oporniku katodowym, a tym samym obniża dodatnie napięcie na katodzie. Wynikiem tych dwóch działań jest ciągła fluktacja napięcia katody. Rośnie, gdy napięcie siatki staje się dodatnie, i spada, gdy napięcie siatki staje się ujemne. Wzrost dodatniego napięcia na katodzie ma taki sam efekt, jak spadek napięcia siatki, a mianowicie ogranicza ilość prądu anody przepływającego przez lampę. Powodem tego zachowania jest to, że katoda odzyskuje część własnych elektronów po wystąpieniu początkowej emisji. Ten proces ponownego wychwytywania zachodzi w następujący sposób. Kiedy elektron po raz pierwszy zostaje wyemitowany do przestrzeni lampy, widzi lub czuje dowolne napięcie występujące na dowolnej elektrodzie. Wyrażenie widzi lub czuje można zastąpić zwyczajnie wyrażeniem podlega dowolnemu napięciu. Wysokie dodatnie napięcie anody będzie próbowało przeciągnąć elektron przez lampę. Dodatnie napięcie na siatce pokazane na rysunku 2 8 będzie wspomagać ten proces, umożliwiając przepływ dużej liczby elektronów z katody do anody, co skutkuje dużym prądem anodowym. Jednakże gdy napięcie katody staje się bardziej dodatnie, będzie miało tendencję do ponownego przyciągania wyemitowanych elektronów po pierwotnej emisji. Katoda ma dwie przewagi w porównaniu z innymi elektrodami. Zaraz po emisji elektron znajduje się bliżej katody niż jakikolwiek innej elektrody. Oraz elektron nie zdążył jeszcze rozwinąć żądanej prędkości podczas oddalania się od katody. W konsekwencji, nawet niewielki wzrost dodatniego napięcia na katodzie powoduje, że wiele wyemitowanych elektronów opada z powrotem na katodę, dzięki czemu mniej elektronów jest dostępnych dla prądu anodowego. W przykładzie z rysunku 2 kreska 8 Wzrost napięcia katody niweluje część wpływu dodatniego napięcia przyłożonego do siatki sterującej przez sygnał wyjściowy. Przypomnijmy, że definicja chwilowego napięcia polaryzacji siatki to chwilowa różnica napięcia między siatką a katodą lampy. To właśnie ta różnica między dwoma napięciami określa, jaką część wyemitowanych elektronów będzie mogła przejść przez lampę i stać się prądem anodowym. Na rysunku 2.9 znajdujemy przeciwny zestaw warunków. Ujemne napięcie na siatce lampy będzie miało tendencję do odpychania większości emitowanych elektronów z powrotem do katody. Jednakże, ponieważ dodatnie napięcie katody zostało teraz zmniejszone, katoda przyciąga te elektrony z mniejszą siłą. A więc częściowo przeciwdziała ujemnemu napięciu siatki. Jest to określane jako forma ujemnego sprzężenia zwrotnego, ponieważ te ciągłe zmiany napięć na siatce i katodzie są ze sobą przesunięte w fazie. Tutaj termin przesunięty w fazie odnosi się do skutków zmiany każdego z dwóch napięć, a nie do zmiany ich polaryzacji. Widzimy więc, że w tym świetle wzrost dodatniego napięcia siatki nie jest w fazie ze wzrostem dodatniego napięcia katody. Ten rodzaj ujemnego sprzężenia zwrotnego jest w krajach anglojęzycznych bardziej znany jako zjawisko degeneracji. Oczywistym skutkiem degeneracji jest pewna utrata zdolności wzmacniających obwodu. Degeneracji zwykle zapobiega się przez dodanie kondensatora filtrującego o odpowiedniej wielkości do rezystora katodowego, aby uzyskać stałą, czasową, długotrwałą. Dlatego w tym obwodzie znajduje się kondensator C2 i rezystor R7. Ten rodzaj sprzężenia zwrotnego jest również określany jako sprzężenie prądowe, ponieważ napięcie sprzężenia zwrotnego jest wytwarzane bezpośrednio przez strumień prądu anodowego, który przepływa również przez rezystor katodowy. Jest to ciekawa anomalia, która może wprowadzić pewne zamieszanie, ponieważ oddzielny prąd sprzężenia zwrotnego jako taki nie istnieje. W omówionym wcześniej przykładzie z napięciowym sprzężeniem zwrotnym prąd sprzężenia zwrotnego musi płynąć przez obwód dzielnika napięcia, czyli R2 i R3, aby wytworzyło się niezbędne napięcie sprzężenia zwrotnego. Często napięciowe sprzężenie zwrotne jest również wykorzystywane w obwodzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Taki obwód sprzężenia zwrotnego omówiono w następnym rozdziale w połączeniu ze wzmacniaczem akustycznym sprzężonym transformatorowo i mógłby być równie dobrze stosowany w obwodzie sprzężonym RC. W pozostałych działaniach w tym obwodzie nie ma nic wyjątkowego. Każdy z prądów zasilających siatkę, zaznaczony na zielono, wytwarza większą lub bardziej wzmocnioną wersję napięcia sygnału niż to w poprzednim stopniu. Oznacza to, że napięcie przemienne na rezystorze R9 jest większe niż napięcie na rezystorze R6, a to z kolei jest większe niż napięcie powstałe na rezystorach R1 i R2. Zniekształcenia amplitudy. Rysunek 2:10 przedstawia charakterystykę przejściową typowej triody. Zauważmy, że jest podobny do krzywej z rysunku 2:3. Pokazane są dwa cykle napięcia wejściowego, czyli siatkowego. Wraz z wynikającymi z nich dwoma cyklami prądu wyjściowego, czyli anodowego. Cykl A, który jest podobny do cyklu sterującego siatką z rysunku 2-3, powoduje, że lampa pracuje na liniowej części charakterystyki. Będąc dość wiernym odzorowaniem kształtu fali wejściowej, wynikowy prąd anody jest uważany za pozbawiony zniekształceń. Cykl B jest wystarczająco duży, aby lampa działała na obu końcach krzywej przejściowej. Ponieważ charakterystyka jest nieliniowa na obu końcach, każda część cyklu B jest mocno zniekształcona. Podobnie jeśli którykolwiek z półokresów napięcia siatki prowadzi lampę w jedną z nieliniowych części charakterystyki, powstałe zniekształcenia wystąpiłoby tylko w tym półcyklu, ale nadal byłoby nie do zaakceptowania. Mogłoby się to zdarzyć, gdyby napięcie polaryzacji siatki było zbyt małe dla okresu A, wtedy linia polaryzacji siatki, czyli napięcia spoczynkowego, przesunęłaby się w prawo, a dodatnie półcykle prądu anody byłyby zniekształcone. Alternatywnie, ujemne półokresy byłyby zniekształcone, gdyby napięcie polaryzacji siatki było zbyt duże, czyli przesunęłoby linię napięcia polaryzacji siatki w lewo. Zniekształcenia fazy. Rysunek 2 ,11 pokazuje dwie sinusoidy napięcia o różnych częstotliwościach, zarówno przed, jak i po przejściu przez wzmacniacz, taki jak wzmacniacz rezystancyjno-pojemnościowy z rysunku 2 ,9. Celem pokazania tych fal sinusoidalnych jest zademonstrowanie znaczenia zniekształceń fazowych. Przypomnijmy, że w każdym stopniu wzmacniacza sygnał powinien być odwrócony, to znaczy, że przebieg wyjściowy powinien być przesunięty w fazie o 180 stopni z wejściem. Tutaj moje wtrącenie, wtedy, gdy sygnał jest pobierany z anody. Dlatego we wzmacniaczu dwustopniowym z rysunku 2-9 sygnał powinien być odwrócony dwukrotnie lub przesunięty o 360 stopni, czyli pełny okres. Stąd przebieg napięcia wyjściowego powinien być dokładnie w fazie z przebiegiem wejściowym, Często przechodząc przez wzmacniacz, niektóre częstotliwości nie będą przesunięte w fazie dokładnie o 180 stopni. Niekształcenie fazowe występuje we wzmacniaczu, gdy prądy lub napięcia o niektórych częstotliwościach ulegają jedynie nieznacznym zmianom w stosunku do normalnej inwersji faz, podczas gdy prądy lub napięcia o innych częstotliwościach mają nieco większe przesunięcie w fazie. Na wykresach pierwszym i trzecim na rysunku 2 kreska 11, napięcie o wysokiej częstotliwości wejściowe ma tę samą fazę, co napięcie o wysokiej częstotliwości wyjściowe. Oznacza to, że oba napięcia osiągają swoje wartości szczytowe, przechodzą przez 0 itd. w tym samym momencie. Te warunki mówią nam, że w tym konkretnym napięciu nie wystąpiło przesunięcie fazowe podczas wzmacniania. Jednak wykresy 2 i 4 pokazują, że napięcie niskiej częstotliwości wejściowe nie jest w fazie z napięciem niskiej częstotliwości wyjściowym. To ostatnie zostało przesunięte w fazie o 90 stopni, czyli o ćwierć okresu. Oznacza to, że napięcie wyjściowe osiąga swoją wartość szczytową ćwierć cyklu później niż napięcie wyjściowe. Zniekształcenia fazowe zwykle nie są poważnym problemem w odtwarzaniu dźwięku, ponieważ ucho nie jest w stanie ich wykryć. Chwila refleksji wyjaśni dlaczego tak jest. Kiedy słuchamy przedłużonego akordu muzyki, słuchamy kilku tonów o różnych wysokościach każdy o innej częstotliwości. Załóżmy, że dźwięk o niskiej częstotliwości, reprezentowany przez przebiegi napięcia wykresu 2 i 4, jest środkowym C, które ma częstotliwość 256 Hz. Przesunięcie fazy o 90 stopni oznacza, że teraz usłyszymy każdy szczyt około tysięcznej sekundy później. Oczywiście znacznie większe różnice fazowe, sięgające wielu całych okresów. Artysta może stworzyć bez zauważalnej degradacji całościowego rezultatu. Zniekształcenia fazowe jest poważniejszym problemem we wzmacnianiu złożonych kształtów fal. Reprezentują one zwykle sumę algebraiczną wielu prostych kształtów, takich jak sinusoidy o wielu częstotliwościach. Jeśli niektóre, ale nie wszystkie z tych podrzędnych kształtów fal uległy przesunięciom w fazie, wynikowy kształt fali na wyjściu prawdopodobnie będzie wyglądał zupełnie inaczej niż kształt fali wejściowej. I ode mnie jeszcze dodam, tak na zakończenie już filmu, że zniekształcenia fazowe mają bardzo duże znaczenie dla stabilności wzmacniacza na skrajach pasma, zwłaszcza przy zaaplikowaniu głębokiej pętli sprzężenia zwrotnego. Aby nie dopuścić do niestabilności wzmacniacza, należy dbać o szerokie pasmo przenoszenia, żeby zniekształcenia fazowe, czyli przesunięcia w fazie, na skrajach były minimalne, na skrajach pasma akustycznego. Mam nadzieję, że za jakiś kwartał. Pojawi się następny odcinek, będzie to o wzmacniaczu sprzężonym przez transformator, o wzmacniaczu napięciowym oczywiście. Jak zawsze, jeżeli podobała się Wam treść tego filmu, proszę o feedback, jeżeli się Wam coś nie podobało, to też napiszcie. Do następnego razu, trzymajcie się.